Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Pectobon, łagodzącego kaszel i przeziębienie. Witam piękne panie i szanownych panów. Dlaczego tak dzisiaj państwa witam? Dlatego, że tak się zwykł witać nieodżałowany Piotr Skrzyneski z Piwnicy pod Baranami, który to jest z Krakowa, a Kraków nam się tutaj będzie kojarzył, dlatego że mottem do tego mojego dzisiejszego wystąpienia na temat bzu czarnego będzie wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy. Tak śpiewali skaldowie również z tegoż Krakowa. Jednak mimo, że rozkwitły bzy i pięknie pachną, no to jednak nie jest to ten surowiec, który wykorzystujemy w naszych farmaceutycznych czy zielarskich recepturach. Wykorzystujemy mianowicie surowiec o nazwie bezczarny. Nazwa pochodzi nie od kwiatów, które mają kolor biało-kremowy, czyli taki ekri, tylko od owoców, które właśnie są koloru czarnego. Zarówno z kwiatów, jak i z owoców można robić odwary, napary. Odwar, przypominam, to jest gotowanie surowca zielarskiego przez 3 do 5 minut. Pierw moczenie go w zimnej wodzie, doprowadzenie do wrzenia i potem gotowanie. Natomiast napar to jest taka sytuacja, kiedy zalewamy wrzątkiem dany surowiec i kwiaty bzu można również spożywać w postaci naparu. Z bzu można robić również powidła, soki. Receptura takiego soku będzie podana państwu w opisie tego filmu. Natomiast na co ten bez jest? O co chodzi? W jakie ma terapeutyczne własności? Otóż przede wszystkim służy on do leczenia chorób infekcyjnych, górnych dróg oddechowych, dlatego że działa przeciwzapalnie, działa wykrztuśnie, powlekająco i stymuluje odporność organizmu. Zresztą macie państwo w tej chwili na ekranie obraz pokazujący taką właśnie, taki mechanizm działania tegoż surowca. I tam też zobaczycie państwo, że działa on także moczopędnie, odtruwająco. On eliminuje z organizmu substancje toksyczne, więc można go też w tej wykorzystać formie, w tym wskazaniu. Można też stosować go na naczynia krwionośne, dlatego że zawiera rutynę, inne substancje, które mają dobre działanie na naczynia krwionośne, zwłaszcza te naczynia drobne, włosowate. Zatem mając chwilę, mając ten moment, korzystajcie państwo z bzu, można go pozyskać już w tym momencie, bądź też jak ktoś nie zdąży, to musicie poczekać do sierpnia, kiedy pojawią się jego owoce i te owoce będziecie mogli stosować. A, jeszcze bym zapomniał, oczywiście z bzu są także ekstrakty i mogą być wykorzystywane w różnych recepturach ziołowych. Na przykład jest tutaj taka receptura przykładowa syropu, którym wykorzystujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Ten syrop ma w swoim składzie również ekstrakt ziela tymianku, prawoślas. Tam są również różne inne składniki, jak porost islandzki, lipa, babka lancetowata, olejek koprowy. Nie jest to syrop typowo cukrowy, to jest syrop, który jest na bazie miodu, tam jest duża zawartość miodu. Miód też, jak już państwo pamiętacie z moich poprzednich wystąpień, działa kojąco na drogi oddechowe, a roztwór wodny miodu jest używany właśnie też w celach eliminacji bakterii, grzybów i wirusów z górnych dróg oddechowych. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Pectobon, łagodzącego kaszel i przeziębienie.